oczy głęboko. Być tak lub nie? No tak, tak, tak. Dlatego proszę. A o co chodzi? To spójrzcie sobie w oczy po prostu, albo tak na siebie. Już wczoraj sobie spoglądaliśmy na trailer. Więc widziałem, że Filipek napisał, że chcesz go utulić miłością. Tam statkiem widziałem. Kurwa, gdzie on to pisze? Bo ja w takim razie. Na Twitterze, na Twitterze. Jak to brzmiało? Na Twitterze. Nie, to było zdjęcie z psem. No, że chcesz, że on cię chce umilić? Coś w tym stylu. Zmiękczyć serce. A, no, 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 zmiękczyć serce. Zrobiłeś sobie zdjęcie z policjantem? Z tatą swoim. Józef. Moim? Moim. Już lecimy zaraz. Inside joke, nowy kopie zrozumieją. Dobrze, lecimy w takim razie... A jest policjantem? Był. Okej. Lecimy w takim razie do pierwszych pytań, tak lub nie. Ja mam odpowiadać tak. Tak, tak, tak. No. Filipek powinien się wstydzić występu na Kingpinie. Nie. Jestem mądrzejszy niż Filipek. Nie mi oceniać. Kurwa, tak lub nie, Dubiel. No kurwa, ja pierdolę. No, ale ja pierdolę, to jest tak banalne, ale nie kurwa. Mam się za chuj wie kogo, żeby kurwa no, mówić, powiedz, że jestem no, to mądrzejszy. Że nie, jak no, nie wiesz, albo... Oczywiste, że jestem mądrzejszy, kurwa, ale nie będę no tak i pięknie, no ale no, to właśnie... A właśnie chodzi o to, żebyś tak pierdolił. Właśnie, że masz tak pierdolić po prostu. Kurwa, co ja Ferrari jestem? Chciałbyś być. Kurwa. Filipek jest tylko dobrym freestylowcem. Ale te pytania są tak chujowe. No jak, kurwa, no kurwa, stary... Czy... Dobre są, kurwa. No, normalne. No nie wiem, no ale a co, może jesteś dobrym człowiekiem? No nie wiem, kurwa. A może nie, kurwa dobrze nie robi wiem, kurwa, kotlety skabowe, no. Stary. No, no to nie powiedz wiem, no nie, 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 kurwa, bo może też jest dobrym człowiekiem. Kurwa, nie wiem, może wpłaca na sieroty no. Jakieś pieniądze co miesiąc. Walka ze mną będzie najcięższą walką dla Filipka. A z kim on się bił? No kurwa z tobą! Ty. Ale z kim on się bił wcześniej? No bił się z, nie wiem, z Darkiem na przykład. A bił to się nie, z Kara to nie! Z Karasiem, to jak z Darkiem się z Karasiem, bił, z Karasiem, Robert Karaś, mocne. No, no słuchaj, no... Będzie to największe wyzwanie? Marcin, czemu ty jesteś taki ciężki, kurwa? Czemu ty jesteś tak ciężki? Kurwa, na czacie, ale ten Dubiel jest wkurwiający. No proszę. Filipek jest nudną postacią w świecie freaków. No, kurwa, no, no nie wiem, ej, ale ty jesteś, no tak, ty jesteś tak pipa, Marcin. Kurwa, czemu nie możesz powiedzieć? Tak. Mam większe umiejętności od Filipka. Tak. Wygrana z Paszą czy Kacprem to zasługa ciężkiej pracy, a nie szczęścia. Tak. Ferrari zmiażdżył Filipka w ich walce. Co? Ferrari zmiażdżył Filipka w ich walce. Tak. Filipek robi dobrą muzykę. Kurwa, nie słuchałem, przepraszam, ale znaczy słyszałem tylko takie disco polo, które teraz ludzie podsyłali, kurwa, no nie uważam, żeby to było najlepsze. Ale no nie wiem, no nie chcę mu ujmować, no może robi, no, może chyba, nie wiem, no tak, nie, nie Ty wiem. Kiedyś miałeś zdjęcie z Quebo, bo mi no. Pisałeś, że go słuchasz. No tak, tak. Quebo tak. Mnie wziął do wytwórni kiedyś. No to a, nie wiem, no podbustowałeś to tak. Swoją postać. Dobrze, dobrze, Filipek. To moje jedno... Bo miał chuja w uszach wtedy. To moja jedna z najłatwiejszych walk. Tak. O. Filipku, jak to skomentujesz? No Dubiel się zdziwi, kurwa. No Dubiel, ja go znam na face to face'ach, oglądałem jego face to face'y. On się zawsze głupio uśmiecha, ale się zdziwi, no. Co, no kurwa, nie oszukam tego, jak ja wyglądam, a wyglądam na pierdolonego małego karła, kurwa, ale... No to nie ma znaczenia, absolutnie. Ja nie patrzę nigdy pod kątem tego, jak ktoś wygląda. Paszy też byłem bardzo pewien, wyglądało trochę bardziej imponująco. Ferrari też jakby nie należy do najwyższych osób, a no. Jednak... traktowałeś nie, go jako nie, absolutnie nie patrzę no, przez pryzmat ten, no. Skończyły się pytania? Teraz dla ciebie. W MMA pokonałbym Brazola. Tak. Jestem mądrzejszy od swojego przeciwnika. Tak. Dubiel przegrałby z Ferrarim, gdyby doszło do tej walki. Nie. Jaki kurwa chuj? Myślę, Dubiel... Zróbmy sobie kurwa test IQ, a nie kurwa gadanie, kto jest mądrzejszy. A czyli co? Czyli wkurwia cię to, że Filipek powiedział, że jest mądrzejszy od ciebie? Nie! To czemu ale kurwa, ale nie podstawie tak mówi. Patrz, jaki chuj, kurwa. Ja się wstrzymałem, bo nie chciałem ujmować, że ten kurwa... Ale właśnie kurwa. Uważam, że jesteś głupszy teraz, bo gdybyś był mądrzejszy, to byś tak nie powiedział. Jest coś takiego jak efekt Dunninga-Krugera, że osoby, które są kurwa, mądrzejsze, Krugera. Się nie wypowiadają, tylko siedzą w cieniu, ale ja dostałem pytanie. Osoba cytująca Dunninga-Krugera jest osobą na pewno mądrzejszą. No nie. Mega szacunek! A ja mogę zacytować Quebo.
Czyli ziomka, który miał chuja w uszach, jak wygrał. Dobre. Może nie tylko. Dobra, nie, no, jakby dostałem pytanie, odpowiadam szczerze. Ja nie uważam, że on jest głupkiem, ale po prostu... Uważasz, że jesteś mądrzejszy. Tak. A na przykład jest ktoś, od kogo nie jesteś mądrzejszy? Oczywiście. W fejmie? W fejmie? W fejmie? No. Tak. No, kto? Robert Karaś na przykład. Jak spędziłem z nim z tydzień, uważam, że jest mądrzejszy. No i kto jeszcze? A Boxer? Kurwa, uważam, że jestem ciut mądrzejszy. Pa, kurwa, kurwa! Pierdolę, co za gość! Kurwa! Ja już bym mu zajebał, kurwa, za mną. Nie wychodzę. Uważam, że Boxer jest mądrzejszy od ciebie, ale nie uważam też, że jesteś straszny. Piona, nie, bo to było chujowe. Ja zawsze zbijam piątki. Dobra, dawaj. I robię to z fetyszu. Zbijanie piątek. Jestem lepszym raperem niż freestyle'owcem. Tak. Dubiel jest głupkiem, któremu się udało. Nie. Dubiel prócz kondycji nie ma za wiele do zaoferowania w swoim wachlarzu umiejętności. Kurwa, dziękuję. Nie. To moja jedna z łatwiejszych walk. Nie. I zapraszam do face to face'a. Marcin Dubiel kontra Filipek Marcinek. Filip Marcinek, osoba mocna. Dubiel, osoba mocna. Lekko wyższa. Aczkolwiek, czy silniejsza? Dowiecie się już 21 lipca na hali stulecia we Wrocławiu na gali Fame Friday Arena hashtag one. Mega mocna gala, która sprzedała się niecałe 20 dni przed galą. Soldoutowana arena. Mega dobrze. Teraz do publiki. Filipek Marcinek, Marcin Dubiel. Tą walkę będziecie mogli obejrzeć również w pay-per-view na fame.mma.tv. Biletów już nie kupicie. Dziękuję, chłopaki. Dzięki, Filipek. Dzięki, Marcino. A ja zapraszam do studia.